Rosja po raz pierwszy objęła okupacją południowe miasto Ukrainy, Melitopol, we wczesnym marcu 2022 roku. I rosyjskie służby, po prześladowaniu proukraińskich aktywistów, poprzednich przedstawicieli rządu i obrońców praw człowieka, od tamtego czasu zaczęła celować w kościoły i w ich pastorów i zborowników. Wraz ze wsparciem z Centrum Putlizera, specjalny korespondent Simon Ostrowski i wideografer Jegor Trojanowski raportuje z Ukrainy. W całej Ukrainie okupowanej przez Rosję żołnierze zamykają miejsca uwielbienia, które nie pasują światu, który chce zbudować Władimir Putin. 11 września 2022. To była niedziela. To było nabożeństwo. To jak 20 uzbrojonych ludzi z maskami, w wojskowych mundurach. I byli bardzo brutalni. Powiedzieli: macie to zatrzymać. Musicie zatrzymać te spotkania. A on powiedział: jestem pastorem. Nie mogę powstrzymać woli ludu. A oni powiedzieli: jeżeli nie zatrzymasz, zobaczysz krew. Mikhailo Brytsyn i Mark Sergejew są posługującymi, którzy wcześniej prowadzili swoje trzody w południowym ukraińskim mieście Melitopolu, ale nie już dłużej. Od czasu okupacji ewangeliczne zbory, protestanckie kościoły, wszystkie chrześcijańskie wiary, które nie są rosyjską cerkwią prawosławną, zostały uznane za nieupragnione i dziesiątki tysięcy wierzących zostały zmuszone do ucieczki. Ci, którzy pozostali, zbierają się w sekrecie, w prywatnych domach, w obawie przed strachem rozgniewania nowego reżimu. Głowa tego nowego reżimu czyni samą siebie obrońcą wiary, jego wiary, wraz z patriarchą Narodowego Kościoła po swojej stronie. Władimir Putin i jego poplecznicy nie czynią sekretem swoich planów, by uczynić rosyjską cerkiew prawosławną ponad wszelkim innym chrześcijaństwem. To nagranie jest z Kościoła Ewangelicznego Łaski. Ludzie, którzy się tutaj zebrali, nie wiedzą, że jest to ich ostatnie nabożeństwo w tym budynku. Rosyjscy żołnierze zatrzymują uwielbienie i mówią kobietom i dzieciom, by zeszły w dół po schodach, by sprawdzono ich dokumenty. Nikt nie wie, co stanie się później. W tym momencie wojny rosyjskie siły już zabiły 5 duchownych w okupowanej Ukrainie. Zaczęli pobierać każdemu odciski palców. Kopiowali ich dokumenty, robili zdjęcia, brali adresy. By podtrzymać się na duchu, wierzący śpiewają, oczekując na swoją kolej, by być przesłuchanymi przez rosyjskich żołnierzy. Zostaliśmy oskarżeni o bycie organizacją ekstremistyczną. Zostaliśmy oskarżeni o bycie niemieckimi szpiegami, następnie o bycie amerykańskimi szpiegami. Mikhailo Brytsyn jest dość daleki od bycia szpiegiem. Był pastorem w Kościele Łaski od 1991 roku, gdy budynek kościelny został oddany ewangelicznej wspólnocie Melitopola, po tym jak został upaństwowiony przez Związek Sowiecki. Zostałem wzięty do ich wozu bojowego. A oni przeszukali cały kościół. Przeszukali mój cały dom. I powiedzieli nam, że musimy odejść w ciągu 2 dni. Żadnej denominacji nie oszczędzono śmierci i zniszczenia. To była prawosławna cerkiew, związana z Moskwą. Zniszczona obrażeniami z rosyjskiego pocisku, który uderzył rok temu. Ale dwie grupy w szczególności ścierpiały najbardziej, licząc w samych liczbach. I jest to prawosławna cerkiew Ukrainy i kościoły protestanckie, które weszły pod skrajny nacisk w obszarach okupowanych przez Rosję. Protestancki kościół baptystyczny. On wciąż stoi, ale wszystko jest zniszczone. Przynajmniej 206 ewangelicznych kościołów zostało splądrowanych lub zniszczonych. Według Instytutu Wolności Religijnej, Ukraińskiej Grupy Obserwacyjnej. Stephen Moore jest byłym kongresmenem i założycielem Ukraine Freedom Project, organizacji non-profit. Gdy Rosjanie wchodzą do miasta w okupowanym obszarze, widzą protestanckie kościoły. Mówią: to jest amerykańska religia. Musisz być agentem amerykańskiego rządu. Więc idą do kościołów, zamykają je i często torturują pastorów. I czasem mordują wierzących za ich wiarę. I znamy 29 chrześcijańskich przywódców,
którzy zostali zamordowani w Ukrainie przez Rosjan. Dziś tutaj w Melitopolu wysadzili ukraiński czołg. Rosjanie weszli do miasta może o 7 po południu, 24 lutego. Widziałem chaos w całym mieście. Tak wiele rodzin boją się zostać w domach, w ich apartamentach. 3 tygodnie pod okupacją Melitopola nasz kościół był schronem dla ludzi. Kościół nowego pokolenia był największy w Melitopolu i był pierwszym, który przyciągnął uwagę rosyjskiej okupacji. Myślę, że nas szukali, ponieważ mój ojciec, starszy pastor, kiedy głosił, zawsze mówił, że mamy swój własny naród, naszą własną kulturę, że musimy modlić się o Ukrainę. Rosyjskie służby naszły ojca Marka kilka razy, grożąc mu przemocą, by zmusić go do publicznego ogłoszenia lojalności wobec Rosji. Powiedzieli, jeżeli nie przestaniesz, zobaczycie krew. I powiedzieli, że musicie nagrać film. Musi nagrać film, że Rosjanie już tutaj są. Musimy się po prostu uspokoić. Putin jest wspaniałym prezydentem i wszystko będzie w porządku. Ale ojciec powiedział, nigdy tego nie zrobię. Dzień po tym incydencie, ojciec Marka, Wiktor, opuścił miasto tak szybko, jak to tylko możliwe, z powodu zagrożenia swojego życia. Cała rodzina uciekła do terytorium kontrolowanego przez Ukrainę. Kilka dni później rosyjscy żołnierze wdarli się do budynku i włamali się przez drzwi, ale nie zatrzymali się na tym. Pamiętam ten dzień. Myślę, że będę pamiętał go do końca mojego życia. Jechaliśmy z moim bratem i ojciec zadzwonił do mnie i powiedział, zobacz, nie ma już więcej krzyża. Oni ścięli krzyż. Rosyjskie siły przeszukały dom Marka i nagrały to w telewizji kontrolowanej przez państwo, próbując przedstawić jego rodzinę jako komórkę ruchu zbrojnego oporu. Otrzymaliśmy informację, że w budynku jest broń. Pokazali tak, jakby znaleźli tam jakieś bomby i karabiny w garażu mojego ojca. I powiedzieli, zobaczcie, to jest pastor, który pracuje ze Stanami Zjednoczonymi i CIA. W międzyczasie budynek kościelny kościoła nowego pokolenia został przez Rosję wywłaszczony. Wielki krzyż, który wcześniej stał z przodu, został zastąpiony flagą Rosji. Tam, gdzie wcześniej modlili się ludzie, przedstawiciele rządu organizują świeckie ceremonie obywatelskie. Nie ma żadnego protestanckiego kościoła w całym okupowanym terytorium. Więc jedyny kościół, który wciąż jest otwarty w Melitopolu, to cerkiew prawosławna związana z Moskwą. Tak, to nie jest pierwszy raz, kiedy religia spotkała się z prześladowaniem, a duchowni zostali zabici, a kościoły były zamykane. W latach 1930, gdy Stalin rozpoczął swoją niesławną kampanię czerwonego terroru, celem byli religijni przywódcy wszystkich denominacji, w tym ewangeliści z kościoła Michała Brystona. Dostaliśmy dokumenty z archiwum KGB i znaleźliśmy przypadek, w którym kaznodzieje naszego kościoła zostali oskarżeni w czasie stalinowskiego terroru. I te dokumenty ukazują, że zostali oskarżeni o bycie ekstremistami i niemieckimi szpiegami. 3 pastorów skazano na śmierć ze zarzutu o szpiegostwo, które zostało ogłoszone jako fałszywe po śmierci Stalina. Jest to niesamowite, jak podobny jest ten język w sowieckich dokumentach w porównaniu do współczesnych rosyjskich dokumentów ogłaszających twoją organizację jako organizację ekstremistyczną. I to jest z grudnia 2022 roku. Fala religijnego prześladowania zmusiła większość ewangelistów do ucieczki z okupowanej przez Rosję Ukrainy. Ci, którzy pozostają, muszą modlić się w sekrecie. Nie myślę, by Amerykanie mieli wiele wiedzy o Ukrainie. A co dopiero o protestanckim kościele na Ukrainie? Teraz częścią mojej misji jest po prostu to, by mówić prawdę, by podnosić świadomość tego, co dzieje się w okupowanym terytorium.